Umarł na skatepark. Dobra, nie, serio, nic ci nie jest. Żyjesz? Nie. Siema, z strony Mila, jest kolejny vlog spontan, ponieważ jestem dzisiaj z Antkiem. Jestem we Wrocławiu. Postanowiłem, że nagram dzisiaj takiego vloga, ponieważ będziemy jeździli tam po różnych skateparkach. Niestety zajezdnia, na której byłem, no tam chyba w październiku, nie pamiętam, jest zamknięta. To jest centrum, tak? No to tak wygląda centrum. Jedziemy teraz na Half Pipe'a, na którego dowiedziałem się o istnieniu wczoraj dopiero. Dzisiaj mój brat ma karate zawody. Pojedziemy, zobaczymy jak będzie. I jest minus 2 stopnie, to może być ciężko. Powiem wam, fajnie tak się jeździ po Wrocławiu. Jesteśmy na Half Pipe'ie, tak to wszystko wygląda. Idziemy tam i jest suche. Dobra, jest suche. Tu mamy taką rampę jakąś, tam jest rurka, tu jest spine i tam jest Half Pipe. Pipe jest suchy. Pierwsze wrażenia są takie, że jest po prostu strasznie taki no... Taki płaski, a teraz Antek pokaże coś ten. Na fajpie. Nie żebym zmuszał, ale... Ja pokażę coś na fajpie. Jedzie nubek, zobaczymy co potrafi. Fibel to każdy umie. Kilka zim też każdy umie. Dobra, to ja w takim razie zrobię kiklesa. I believe I can... Oj, to padło. Więc takie są wrażenia pierwsze. Jeździmy i później wam jeszcze nagra. Syly, uska i royline'a. Dobra, money hop. Kolejny money hop. Jest bardzo zimno. Śmigam już tutaj z pół godziny, zamarzają mi ręce. Zaraz chyba lecimy do Maka, bo jestem głodny. Teraz młody chłopak utalentowany, czteroletni. Robi właśnie bri, 4 lata ma i słuchajcie, robi bri. Trzymajmy kciuki. 4 lata na tyle. 4 razy 2. Umarł na skatepark. Dobra, nie, serio, nic ci nie jest? Nic ci nie jest? Żyjesz? Rzucił kaskiem. Nie wytrzymał. Zrobię teraz. Jak zrobisz teraz, to ci dam batona. Jakiego? Takiego, którego sobie wybierzesz. Dobra. A mogę wybrać 2 batony? Możesz wybrać 2. Dobra, 2. Dawaj, Wiktor! Zmiana biegów. Zmiana biegów? Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Ale lekko, dobra, proszę, lekko. Lekko. Dobra, mogę teraz. 8-latek bije 10 na skateparku. No! Świata, o. Ale wczoraj musiałem zapierniczyć do niego do szkoły w śniegu, bo symulował, że biodro złamał. No nie wiem. Próbuję to, robi to. Polski Neymar. Nie, nie wyszuć. Dawaj, robisz to. Teraz to robi. Ale żeby ci się nie stało. Ej, aha, żartowałem. Ostatnia próba, teraz robisz, bo idziemy do maczka. O! No właśnie. Ale jest. Właśnie. Nie można. Do manuala. Dobra, nie, ja to zrobię. Filip! Dobra, nie, zrobię. No kółko! Nie, serko. Było! Było! nie wykakał. Yo. Roś, bo ja cię nagrywam. Dawaj, bo ja nie mam czasu. Dawaj. Dawaj, bokser. Antek, no i co? To po prostu przez Antka, bo on nagrywał. Nie oznaczę za karę. Kolejny. Nagrywałem mu godzinę. Ale czysto. Godzinę mu nagrywałem i musiał... Piątka, bokser. Ej, bokser. Bokser. Jesteśmy w Maku, zaraz idziemy na pump tracka. Dobra, mam tutaj swoje zamówienie. Są 20 kurczaczków. Ty, nie 20 kurczaczków, ile tu jest? 9? 9 kurczaczków i frytki. Czekamy na tramwaj teraz i jedziemy na pump track. Teraz tam będziesz leżał. Mam dowody jak coś. Nie, nie bij mnie. Nie, przepraszam. Witam cię, mamy 5 dni. Miłość leży niestety pod tramwajem. Dobra, mamy taką górkę. Na tej górce jest pump track i teraz musimy po to wejść. Ej, nie, ale serio nie gadaj, że ja będę po to... Ja pierniczę. Patrzcie bazę. Patrz to. No, trochę się uwaliłeś. No, trochę tak. Weszliśmy. Nie wiem ile się męczyliśmy, bo tyle było tutaj wszystkiego, ale weszliśmy. Tam na górze jest pump track. Ej, chyba jeszcze nigdy tak długo nie wchodziłem na pump track. Jesteśmy na pumpie. Teraz postaram się zrobić coś z tamtego czegoś. Czekaj. No, tam, nie w tą stronę, wait. W tą stronę i klesa i później 2 chwile. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz nie mogę jeszcze bardziej. Milo! Na jego. Koniec trików. Pojeżdżę sobie tutaj chwilę. Chwilę. On Ignacy. Nie nagrywałem tego, ale fighter umarł. Już chyba trzeci raz no, na tym filmie. Ja się kręcę. Który raz się już dzisiaj wywaliłeś? Dobra, Antek podobno leci to, ale ja mu nie ufam. A, bo to było... A, rozrywkowe. Dobra, będzie teraz 5 minut. Jop! Jop! Jakim cudem? Wiecie ile to ma długości? Tylko czekaj, bo to jest ten. O teraz. Patrzcie ile to ma długości. Dobra, to jest 1 metr. Ej, co to masz 2 metry? Jak się z tym czujesz? Dobrze. Ale pamiętaj, robisz to na swoją odpowiedzialność, co nie? Jak coś, to my tam wcześniej zobaczyliśmy, że nie ma żadnych kamieni, żeby nic się nie stało. Kupiłem sobie lody za 9 zł. Tutaj mamy orzech laskowy i kinder niespodzianka. Zobaczymy jak będzie smakowało.